Cześć! Oglądasz właśnie nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a w nim Spectrum of Death, czyli Morbid Saint i ich debiut z 1990 roku. Zapraszam serdecznie. Morbid Saint to jedna z tych kapel, które w końcówce lat 80., w sumie na przełomie 80. i 90. lat, potrafiły zagrać tak, jak jedne z najlepszych kapel w latach 80. No, można tutaj powiedzieć, że Spectrum of Death to rzecz, która może konkurować z podniesioną przyłbicą, z najlepszymi, najbardziej krwiożerczymi dokonaniami Slayera. Spectrum of Death to płyta, która jest niejako reedycją demówki zespołu, który wydał w Edge Entertainment w 1988 roku Lock Up Your Children, a w 1990 wyszła ona jako Spectrum of Death nakładem meksykańskiej wytwórni Avanida Metallica na licencji właśnie. Debiut tego zespołu to prawdziwa petarda, bezlitosny, krwiożerczy i wypruwający flaki materiał. Ten trwający pół godziny, 32 minuty materiał jest jak wiązka elektryczności przechodząca przez naszą głowę, paląca styki i zostawiająca tylko garść popiołu. Ten album załogi z Wisconsin to naprawdę jedna z elementarnych płyt, jak powinno grać się thrash metal, i to taki thrash metal bez miziania się po policzkach, tylko po prostu bezczelny, wulgarny. Ta płyta to istna wścieklizna. W ciągu tych 32 minut po prostu jesteśmy na deskach kilkaset razy, bo co sekundę w sumie wyprowadzony zostaje cios w kierunku słuchacza. No i kto mniej odporny, to pewnie leży i ćwiczy. Gitary niczym karabiny miotają tysiące pocisków, świdrują głowę solówkami. Riffy potężne, są one pod władaniem dwóch jegomościów. Są to Jim Fergades oraz Jay Visser. Pat Lind z kolei śpiewa, raczej charczy linijki z rozważaniem o piekle, o szatanie, o różnych przykrych rzeczach. Wokal też świetnie tutaj współgra razem z riffami. Do tego jeszcze uwijająca się sekcja rytmiczna niczym w ukropie. Lee Reynolds i Tony Paletti okopani są odpowiednio na stanowiskach perkusisty i basisty. Dają żeliwny fundament pod każdą z kompozycji. Every fucking breath, he is a god like a savior in the air.
Co prawda wydany w 1990 roku krążek nie mógł bezpośrednio konkurować ze Slayerem w ich najlepszym okresie, o czym też troszeczkę wcześniej wspomniałem, ale jest ta płyta piękną kontynuacją srogiego muzycznego łomotu. Też żeby była jasność, ta płyta, ten materiał nie jest takim bez ładu i składu. To, że to łomot, nie znaczy, że łomot bezmyślny. Mimo wszystko jest trochę przestrzeni, gdzie słuchacz może wychwycić pewne smaczki, pewne gdzieniegdzie zwolnienia, czy też na przykład klimatyczne introdukcje. Ale głównie tak, głównie Spectrum of Death to równy i mocarny materiał, który rozdaje ciosy na prawo i lewo. Materiał świszczy niczym bicz rogatego oprawcy, a rany na plecach zabliźnią się po długim czasie, bo ten album uzależnia. Ten album powoduje, że za każdym razem chcemy kliknąć play i rozpocząć terror od nowa. Wbrew temu, co atakuje z głośników, jest coraz bardziej przystępny. Z każdym odsłuchem chcemy słuchać go jeszcze i jeszcze, wnikając coraz głębiej w niesamowity, brutalny świat Morbid Saint. Mimo wszystko polecam, żeby przed każdym odsłuchem zapiąć pasy i mieć umówiony znak sygnał w przypadku nagłego utracenia świadomości. Jedna z najlepszych płyt trashowych wszechczasów, śmiało można tak powiedzieć. Słuchajcie głośno i przezwyciężajcie swoje słabości w tej płycie. Dzięki za obejrzenie materiału. Bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną i zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków kanału Muzyka na Widelcu. Trzymajcie się. Hej!